Artur Szpilka z nami po oficjalnej ceremonii ważenia. Michael Buffer po raz drugi w karierze cię zapowiedział, bo chyba przed Jenningsem też był Buffer. Tak, po raz drugi, tak, powiedział. Cześć ponownie, see you again, I say he see you. No tak, no tak jak mówię. Znaczy see you again to jest cześć, żegnaj do ponownego, ale powiedział hey, hello again, yeah, I said yes, yes. 111,6 kg. Albo jesteś najcięższy w karierze, albo prawie najcięższy w karierze po wyjściu z więzienia. Tak jak zapowiadałeś. Tak. Jesteś cięższy? Nie, byłem już cięższy, tylko byłem troszeczkę kuleczka taka też, jak wyszedłem, zbijałem tą wodę, byłem jak wyszedłem od razu, ale ta waga, tak jak powiedziałem, mówiłem, będzie 110, jest troszkę więcej, tak jak mówię, my już nie trenujemy dwóch treningów dziennie. Ja normalnie ważę, tylko wiadomo, też mam brzuch, normalnie ważę około 118, nawet do 120 dochodzę, ale wpadam jak siniak, brzuch mam wielki. No i teraz też troszkę ten brzuszek jest, ale sobie powiedziałem, jestem wagą ciężką, nie będę robił żadnych tren, tym bardziej, że na sparingach naprawdę łamałem i chcę to pokazać w walce. Naprawdę siła jest, szybkość jest, ja nie tracę, pomimo wagi ciężkiej, nie tracę na szybkości, a mam mocniejszy jestem uderzenie. Zresztą sami zobaczycie na walce. Wiadomo, żeby też nie mówię, bo Dominik Gwin jest naprawdę zawodnikiem wymagającym, który potrafi boksować, nawet jest lżejszy chyba, nie wiem ile ważył. 3 kg lżejszy od ciebie, 4 na 4. No, jest lżejszy, więc na pewno jest lotniejszy, ale to ja mówię, to jest zawodnik, który potrafi boksować. Ja wiem, że to nie będzie takie łatwe zadanie, znaczy w ogóle się tego nie spodziewałem, ale to nie będzie taka prosta zabawa mimo tych gabaretów wszystkiego, bo on to potrafi fajnie eliminować i wytrącać najlepsze atuty zawodnikowi. 111 kg. Jeszcze powiedział mi, bo się pyta, sorry, że ci przerwałem. Mówię do niego, że jest dobrze cię widzieć, a on, jestem na ciebie gotowy. Dziękuję, że dałeś mi dwa miesiące na treningu, nikt nigdy mi tyle nie dał. Tak grzecznie, z szacunkiem, ale że nie może się doczekać jutra, że wie co ma zrobić, tak mi tak powiedział. Ja mówię, bardzo fajnie, życzę ci powodzenia i tyle. No bo tak. Chciałem cię zapytać, czym się różni ten Artur Szpilka, który waży 111 kg, od tego, który ważył 101 sprzed kilku lat? Ciężko powiedzieć, no 101, słuchajcie, na siłę, trener, a Fiodor miał inną optykę na boks, kazał mi zrzucać, ja nie mogłem wejść na salę ważąc mniej niż 110 kg, więc to też było takie, ja ważyłem więcej potem, wiesz, w treningach, tylko nie mogłem, a jak przychodzą te najmocniejsze treningi, to siła, wszystko ci zlatywa, waga, wszystko, i wtedy mi już spadało z tego, wiesz, minimum i po prostu zjeżdżałem, a teraz sobie powiedziałem tak, no nie ma takiej opcji, będzie 110 minimum. Specjalnie dogadałem się z Darkiem z restauracji Drukarnia na Mińskiej, który robił mi posiłki, Tomek Kuchacz, który gotował. Miałem posiłki, 5-6 posiłków dziennie, naprawdę takich posiłków, że ciężko mi było ich dojadać, jadłem to na siłę, trzymałem, a przy tych treningach mocnych to według to mi już samo wchodziło, tylko ja mówię, jadłem na siłę, jak było na przykład teraz jest, wiesz, bo to wszystko trzeba, wiesz, dostarczyć i spalić, a teraz nie ma takiego spalania jak przedtem, ale mówię, jestem waga ciężka i takie już raczej nie zobaczycie mnie mniejszego. Wszyscy mówią, na Szpilce jest presja, Szpilka jest pod ścianą, bo przegrał 2 razy z rzędu. Nie wiem co mówią, bo się odciąłem, nie chcę wiedzieć co wszyscy mówią, porozmawiasz ze mną po walce. Na razie póki co proszę moich kolegów, moich bliskich, którzy do mnie dzwonią, nie gadajcie kto co mówi, bo się od tego odciąłem. Pytajcie mnie co ja ewentualnie, bo nie wiem kto co powiedział. To jakie właśnie emocje teraz ci towarzyszą przed tym pojedynkiem, pierwszym w Polsce od 4 lat prawie? Jakie mega, nie mogę się doczekać, żeby wyjść. Jesteś spokojnie na ważeniu, ale ja czuję, że jutro będzie eksplozja tych emocji. No, oczywiście, że będzie eksplozja. Mam szacunek do Dominika Gwina, już ci tłumaczyłem. Do wielu osób, co mam szacunek, to przecież ja też nie jestem, kurczę, to kiedyś takie były wybryki moje dziecięce, ale to słuchaj, to jest ciężka praca, każdy z nas wychodzi, napiernicza się i daje z siebie wszystko. Może źle skończyć i zarówno może kogoś pokonać, więc jedno i drugie niestety to nie jest dobre rozwiązanie, także powiem szczerze, że kipi we mnie energia, jutro to pokażę, jutro wychodzę, walczę, ale na razie jeszcze się nie ciśnieniu, nie, spokojnie, bo to wszystko mówię jutro, dzisiaj już się nie będę nakręcał, nie będę gotował, fajnie było mu spojrzeć w oczy, widać, że jest zdeterminowany, widać, że mówił pewnie i tyle, zobaczmy. Czujesz taką ekscytację przed takim mentalnym testem, tak, bo mówisz, że przeszedłeś troszkę przemianę, tak, po tej depresji, o której sam głośno mówiłeś, teraz jutro wielki test. Czuję ekscytację, to co właśnie powiedziałeś, bardzo dużą ekscytację czuję i mam nadzieję, że jutro w godzinie walki sobie poukładam wszystko w głowie, wyjdę i pokażę to, co najlepiej potrafię. Damn.
Yeah.